Ostatni rok był dla gier komputerowych dobry pod wieloma względami. Jednym z takich powodów była z pewnością duża liczba zupełnie nowych marek, zwłaszcza u wydawców, którzy znani byli raczej z kapitalizowania na kolejnych częściach znanych serii. Mirror's Edge czy Dead Space pokazały, że EA zmienia taktykę, a Battleforge z pewnością jest kolejnym dowodem, że firma nie schodzi z obranej ścieżki. Założenie jest proste. Ożenić strategię czasu rzeczywistego z grą karcianą w stylu Magic the Gathering. Skoro można świetnie się bawić, wyobrażając sobie, jak potwory wydrukowane na kartach zmagają się ze sobą, to tym bardziej zabawne musi być własnoręczne nimi sterowanie. Do tego dorobiono bardzo rozbudowaną historię i już mamy przepis na świeżą grę, mającą duże szanse na sukces. Pierwszy kontakt z Battleforge może być jednak nieco przytłaczający, bo oryginalność oznacza także konieczność zastosowania się do nieco innych zasad. Wszystko zaczynamy od stworzenia profilu i zalogowania się. Chwilę później przechodzimy do naszej kuźni, którą odwiedzać będziemy często i spędzimy w niej długie godziny, zastanawiając się nad idealnym składem talii czy handlując kartami. To coś w rodzaju internetowego lobby połączonego z terenem treningowym, na którym można w kontrolowanych warunkach wypróbowywać różne kombinacje jednostek i czarów. Tremor Constructing. Rzućmy okiem na interfejs, bo jest tu się czemu przyglądać. Lobby jest dość skomplikowane. Najważniejsza jego część znajduje się na górze. To listwa z wszystkimi ważnymi ikonami. Mała ikona po lewej, pokazująca dwie karty, otwiera zakładkę kolekcji, czyli rodzaj klasera z wszystkimi posiadanymi kartami. Kolejna ikona otwiera zakładkę z newsami od deweloperów, czyli twórców gry. Na bieżąco informują oni społeczność o zmianach wprowadzonych w tytule. To taki mini portal, dzięki któremu zawsze wiemy, co dzieje się w świecie Battleforge. Zakładka Marketplace, czyli targu, pozwala nam wystawiać karty na aukcje, kupować atuty innych graczy albo dokupować tak zwane boostery, czyli zestawy dodatkowe, czyli paczki, w których znajdujemy nowe karty. Wszyscy fani karcianek znają oczywiście ten system i trzeba powiedzieć, że w Battleforge został bardzo zgrabnie przeniesiony w realia gry komputerowej. Kroniki to miejsce, w którym możemy zapoznać się z rozbudowaną historią gry. W kolejnych zakładkach znajdziemy informacje o poszczególnych frakcjach i związanych z nimi żywiołach. Jeśli interesuje nas historia kryjąca się za oryginalną rozgrywką, to powinniśmy tu zaglądać po każdej misji. Na środku znajduje się zakładka świata. To z tej mapki wybieramy kolejne misje, których się podejmiemy. Dzięki przejrzystej legendzie od razu wiemy, które z nich można wykonać samotnie, a które wymagają współpracy innych graczy. Zakładka z listem to nasza skrzynka pocztowa, w której znajdujemy rezultaty aukcji czy przesyłki od innych graczy. Oczywiście my także możemy wysyłać maile, dołączając do nich karty, pieniądze albo punkty Battleforge. Zakładka z kontaktami specjalnymi pozwala wyszukać jakiegoś gracza, a potem dołączyć go do grupy swoich przyjaciół. Dzięki temu znacznie łatwiej jest tworzyć wspólne gry albo po prostu rozmawiać. W górnym prawym rogu ekranu widać menu kuźni. Można w nim przywoływać rozmaite istoty, na których testujemy kombinacje kart. Jeśli chcemy, w dowolnym momencie zmieniamy stronę, wszystkie stworzone dotychczas obiekty jednostki staną się wrogie, zamieniając się w cele dla naszych ataków. Po prawej stronie widać listę ników wszystkich graczy znajdujących się w tym samym lobby co my. Jeśli nie ma tam naszych znajomych, to nie ma się czym przejmować. Zawsze można zagadać do nich, używając wbudowanego w grę czata. W dolnym lewym rogu widać dwa okna. W lewym prowadzimy rozmowy ze znajomymi. Prawe okienko to kanał czata, na którym obecnie przebywamy. Tu pojawiają się informacje od innych graczy, pozwalające znaleźć partnerów do gry czy handlu. Na samym spodzie znajduje się pasek z atutami wchodzącymi w skład naszej aktualnie wybranej talii. Każdą z kart możemy w dowolnej chwili podświetlić i wybrać. Rzucanie czarów w kuźni nic nie kosztuje, więc można bawić się do woli.
Przyjrzyjmy się teraz dokładnie zakładce z kolekcją naszych kart. Na samej górze znajdują się wskaźniki pokazujące nasze zasoby złota oraz punktów Battle Forge. Złoto potrzebne jest do wysyłania listów, tworzenia aukcji czy ulepszania jednostek. Za punkty kupujemy boostery. Karty dzielą się przede wszystkim pod względem kolorów, z których każdy przypisany jest do innego żywiołu. Czerwony to ogień. Ten żywioł nastawiony głównie na ofensywę, mniej tu budynków, za to cała masa niszczących czarów bojowych, takich jak gradobicie meteorytów czy kula ognia spalająca wszystko w zasięgu. Fioletowy, czyli mrok, lub inaczej cień, związany jest z nekromancją. Fioletowe talie bazują na stworzeniach z dziwnymi cechami, przyzywanych szkieletach oraz dziwacznej magii, która często wiąże się z poświęcaniem własnych żołnierzy. Destruction! Niebieski, mróz. Wiąże się z defensywą. Co prawda znajdzie się tu kilka czarów ofensywnych, a jednostki niebieskich doskonale walczą także w trakcie szturmów. Niemniej magia mrozu to przede wszystkim spowalnianie wroga, a wiele oddziałów lepiej walczy w pobliżu własnych budynków. Kolor zielony w dość oczywisty sposób kojarzy się z naturą, ale w tym przypadku jest to raczej jej okrutna i dzika strona. Oprócz szeregu zaklęć leczących, magia natury to także huraganowe wiatry czy burze, a pozornie pokojowe elfy to także zajadli wojownicy. W trakcie rozgrywki mamy do dyspozycji trzy rodzaje kart czarów. Pierwszy z nich to przyzywanie jednostek. Czasem mogą być to całe oddziały, innym razem sprowadzamy tylko jednego potwora czy żołnierza. Wszystko jest oczywiście opisane w karcie. Drugi rodzaj czarów to przyzywanie budynków. Mogą być to wieże strzelnicze, które nadają się do bronienia ważnych punktów strategicznych, albo magiczne ołtarze, leczące przyjaciół lub zadające obrażenia wrogom. Ostatni rodzaj czarów to zaklęcia. Zwykle działają natychmiast, choć niektóre wymagają kilku sekund rozbiegu. O ile w wypadku budynków i jednostek można zauważyć pewne podobieństwa pomiędzy żywiołami, o tyle w przypadku zaklęć każdy kolor ma specyficzne moce. Czerwoni, jak łatwo się domyśleć, plują ogniem. Niebiescy to zamiecie i zawieje, a zieloni z wdziękiem leczą i chronią. Kiedy najedziemy kursorem na kartę, pojawi się powiększony obrazek. Warto mu się dokładnie przyjrzeć i wczytać się w opisy specjalnych zdolności. Każda karta kosztuje pewną liczbę punktów mocy, które otrzymujemy z przejmowanych obelisków. Oprócz tego atuty wymagają kontrolowania określonej liczby specjalnych monumentów, nad którymi palą się magiczne kule. Kule mogą być w jednym z czterech kolorów i oczywiście ma to kolosalne znaczenie dla konstrukcji talii. Talie przeglądamy korzystając z szeregu przydatnych filtrów. W MIG znajdujemy poszukiwany czar czy budynek, choć nie da się ukryć, że brakuje możliwości rozwinięcia okna. Dwa rządki kart to jednak troszkę mało.
Czas konstruować własny deck, jak się z angielska mówi, na talię. Najpierw klikamy na ikonę w dolnym lewym rogu. Otwiera się okno, w którym wybieramy opcję tworzenia deku z kolekcji. W ten sposób będziemy mogli korzystać ze wszystkich posiadanych kart. Najpierw decydujemy się na kolor. Wolimy dek jednobarwny, a może mieszany. Lepiej nie przesadzać, bo przecież do każdego koloru potrzebny jest monument z kulą innego koloru, a to oznacza, że przez część gry do większości kart w ogóle nie będziemy mieli dostępu. Nie musimy używać wszystkich typów kart. Z jednostek, co prawda, nie można zrezygnować, ale czary i budynki nie są obowiązkowe. Jednak ich posiadanie może znakomicie ułatwić zabawę. Składanie talii jest bardzo proste. Wystarczy przesuwać karty z klasera na listwę na spodzie. Pamiętajmy, możemy zabrać tylko 20 atutów, każdy inny. Oznacza to, że nawet jeśli mamy w posiadaniu więcej niż jedną kartę z oddziałem czy czarem, to i tak w deku jest miejsce tylko dla jednej. Nie znaczy to, że karty będziemy mogli użyć tylko raz. Na każdej znajduje się informacja, ile razy możemy skorzystać z danego czaru. Dek musi zawierać przynajmniej kilka stworzeń wymagających tylko jednego monumentu. Bez nich nie da się przecież ruszyć. Najlepiej wziąć zarówno jednostki walczące wręcz, jak i strzelców. W tym przypadku tworzymy dek zielono-czerwony. Jego podstawą są tanie jednostki czerwone, które potem zostają wsparte mocniejszymi zielonymi. Z talii czerwonej dorzucamy wszelkie czary typu Direct Damage, czyli zadające bezpośrednie obrażenia. Inferno, erupcja i kula ognia przerzedzą regimenty wroga. Z talii zielonej bierzemy leczenie, a także huragan, który w razie czego przyda się do ratowania zagrożonych oddziałów. Dorzucamy także kilka mocarnych potworów wymagających czterech monumentów. Czas teraz szybko przetestować naszą armię na jakichś przeciwnikach. Menu kuźni doskonale się do tego nadaje, choć właściwie to możemy sami stworzyć sobie armię, z którą zapragniemy się zmierzyć. W kontrolowanych warunkach sprawdzamy, jak poszczególne jednostki radzą sobie z innymi, albo na ile skuteczne są nasze zaklęcia. Tyle opowiadania, a nie zabraliśmy się jeszcze za właściwą rozgrywkę. Wszystko dlatego, że bez talii nie rozpoczniemy nawet zabawy. Oczywiście można próbować grać dekiem ćwiczebnym, ale cała zabawa leży w tym, aby własnoręcznie stworzyć armię zdolną poradzić sobie z przeciwnikami. Każda misja poprzedzona jest pisemnym wprowadzeniem, które odsłania kolejny element historii świata Battleforge. Akcja gry toczy się w magicznym świecie, w którym bogowie zostali skażeni cieniem. Ludzie uciekli do podziemi, a gdy wrócili, okazało się, że świat został odmieniony. Mrok, niczym zaraza, rozlał się wszędzie, zamieniając ludzi w odrażające monstra, a piękne niegdyś miasta w dziwaczne dżungle przerażających grzybni. The sun's death lasted only a year, but it changed the world. When mortals returned to the surface, they found a strange curse had fallen upon those who had remained. They were now vile and twisted abominations, creatures who knew only hate. And madness. Historia jest bardzo rozbudowana, ale nas bardziej obchodzi akcja. Rozgrywkę zaczynamy od przyzywania pierwszego oddziału przy pierwszym monumencie. To ważna decyzja. Kolor oddziału ustali także kolor kuli, czyli tak zwanego orba. A to oznacza, że przez pewien czas będziemy mogli używać tylko czarów jednej barwy. Jednostki możemy przyzywać w pobliżu budynków i sprzymierzonych jednostek. W tym drugim przypadku oddział przez pewien czas po sprowadzeniu będzie znacznie osłabiony. Jego pasek zdrowia wypełni się tylko w połowie, a umiejętność specjalna włączy się dopiero po chwili. Na szczęście w naszej talii znajduje się karta przyzywająca wrekerów. To nie tylko potężni wojownicy. Ich specjalna umiejętność tworzy pole, w które można przyzywać jednostki bez ponoszenia żadnych kar. Szybko ruszamy na przeciwnika i pokonujemy go. Nadszedł zatem czas na wybudowanie pierwszego obelisku. Kosztuje 100 punktów mocy, ale jest także jej źródłem, znacznie przyspieszając regenerację puli. A moc potrzebna jest do rzucania czarów i używania umiejętności specjalnych.
Pokonujemy kolejnych przeciwników przy bramie i zdobywamy pierwszy monument. Ponieważ dysponujemy talią mieszaną, szybko budujemy zielonego orba. Gdy tylko monument jest gotowy, natychmiast przyzywamy kilku szamanów, którzy wyleczą osłabione w walce jednostki. Wzmacniamy naszą armię kolejnymi oddziałami. Możemy przyzywać czerwonego Drake'a, ale musimy pamiętać o wieżyczkach obrony przeciwlotniczej. Zdejmą smoka w kilka sekund. Wchodzimy na teren przeciwnika. Jego pierwszy atak łatwo jest odeprzeć. Szybko niszczymy siły wroga i budujemy obelisk. Teraz ruszamy na umocnioną bazę znajdującą się na południu. Czerwoni łucznicy nie są tak skuteczni jak ich pobratymcy z zielonej talii, ale posiadają specjalną zdolność wyłączania wskazanego budynku z walki na 10 sekund. Jeśli nie chcemy ponieść znacznych strat, to szybko używamy tej zdolności na wieży obronnej. Piechota, połączona ze strzelcami, szybko niszczy wieże i rozprawia się z obrońcami. Jeśli widzimy, że nasze jednostki odnoszą obrażenia, używamy czaru leczenia. Po zniszczeniu bazy wroga zajmujemy monument i stawiamy obeliski. Przyzywamy także zielonego Drake'a. Posiada on zdolność usypiania przeciwników na kilkanaście sekund. Przyda się zaraz w trakcie ataku na kolejną bazę wroga. Łucznikami szybko wyłączamy wieżę przeciwlotniczą, a jednocześnie Drake'iem usypiamy jednostki przeciwnika. To daje czas naszym oddziałom na zniszczenie wieży, dzięki czemu eskadra smoków może włączyć się bezpiecznie do walki. Dzięki wsparciu z powietrza wojska w mig likwidują obudzonych przeciwników. Udało nam się zabezpieczyć okolice i możemy teraz szybko wybudować mury obronne. Kosztują 75 punktów mocy, ale mogą skutecznie powstrzymać natarcie, dając czas łucznikom znajdującym się na blankach na wystrzelanie regimentów wroga. Po odparciu szturmu możemy zrobić dwie rzeczy. Wyzwać pozostałych przeciwników przeciw sobie albo zlikwidować ich bazy jedną po drugiej. W tym pierwszym przypadku musimy liczyć się z przerażającym szturmem jednych z najsilniejszych potworów w grze, wspieranych przez nieprzebrane zastępy mniejszych. Opcja ofensywna jest równie ryzykowna, ale przynajmniej daje nam szansę na jakiś rozwój. Bazy wroga zwykle kryją monumenty i obeliski. Przejęcie choćby jednego monumentu daje nam szansę na użycie czwartopoziomowych zaklęć i najpotężniejszych jednostek. Nacieramy na bazę wroga, korzystając z tego samego schematu co wcześniej. Czerwoni łucznicy muszą wyłączyć budynki obronne, a nasze zjednoczone siły błyskawicznie wkraczają do środka. Jeśli byliśmy przezorni, to zaoszczędziliśmy na tę chwilę sporo mocy. Przyda nam się do odpalania czarów ofensywnych i leczniczych oraz przyzywania dodatkowych jednostek, bo szanse na to, że wyjdziemy ze starcia bez strat, są bardzo małe. Nie ma jak konkretny grat meteorytów. Inferno to jedno z najpotężniejszych zaklęć, jakie można znaleźć w grze. Nie tylko zadaje straszne obrażenia, ale także roztrąca mniejszych przeciwników na boki. Oczywiście musimy liczyć się z tym, że jeden atak nie wystarczy. W takiej sytuacji musimy wycofać się i odbudować armię. Jeśli zmarnowaliśmy już wszystkie użycia danego zaklęcia, to nie znaczy, że nie możemy w ogóle z niego korzystać. Każdy czar po wyczerpaniu zaczyna się regenerować. Po pewnym, zależnym od zaklęcia czasie, można znów użyć danej karty, ale tylko raz. Potem znów trzeba czekać, aż czar się naładuje. Dzięki temu systemowi nigdy nie znajdujemy się w sytuacji braku opcji. Zawsze można rzucić jakieś zaklęcie. Zakładamy, że już udało nam się zdobyć czwarty monument potrzebny do odpalania najpotężniejszych czarów. Teraz możemy w końcu przyzwać mityczne bestie, które samodzielnie potrafią poradzić sobie z małą armią. Smoki, kroczące fortece czy gigantyczne dwunożne behemoty sieją strach w szeregach przeciwnika, ale są też jego głównym celem, a utrata takiego stwora bardzo boli.
you on this. Monstra, wspierane przez przywołane wcześniej oddziały, błyskawicznie eliminują bazę za bazą. Patrzymy, jak bezradni żołnierze giną, rozgromieni furią szalejącej bestii. Trzeba przyznać, że oglądanie tego widowiska to prawdziwa przyjemność. Ale lepiej nie zapatrywać się na widoczki. Akcja w Battleforge toczy się bardzo szybko. Praise the Sky Lords. The way is clear. Let's move. Jeśli uda nam się przyuważyć zgrupowanie sił przeciwnika, to korzystamy z naszego najsilniejszego zaklęcia. Kula ognia wymaga kilku sekund na naładowanie się, ale kiedy już wybucha, to biada każdemu, kto znajduje się w zasięgu eksplozji. Tylko najmocniejsze stworzenia są w stanie przeżyć jej niszczące uderzenie. Grając musimy cały czas dbać o stały zasób punktów mocy. Bez niej stajemy się niemal bezradni, zdani tylko na te jednostki, stworzenia i budowle, które już przyzwaliśmy. Dlatego szczególnie uważnie pilnujemy zdobytych obelisków. Jeśli widzimy, że są atakowane, to szybko wysyłamy tam znajdujące się nieopodal siły albo przyzywamy je na miejscu. Bliskość budowli gwarantuje, że od razu będą mogły przystąpić do walki. W każdej misji, w kampanii, mamy do wykonania szereg rozkazów oznaczonych kolejnymi literami. Jeśli nie wiemy, co powinniśmy zrobić w danej chwili, to patrzymy na listę zadań. Dodatkowo na minimapce zaznaczona jest lokacja, w której wykonujemy poszczególne misje. Po wygranej walce czas na nagrody. Za wykonanie misji scenariuszowych otrzymujemy złoto, a co ważniejsze, karty ulepszeń. Możemy je potem wykorzystać do wzmocnienia określonych atutów w naszej talii. Dzięki temu każdy dek robi się na swój sposób unikalny. Miłym detalem jest to, że ulepszone jednostki zmieniają także wygląd na polu walki. Bez trudu możemy rozpoznać, czy w talii znajduje się zwykła, czy nasterydowana wersja uberpotwora. Battleforge stawia na interakcję z innymi. Kolegów da się zdobyć na miejscu albo przyprowadzić ze sobą. Wraz z nimi możemy zabrać się za specjalne misje dla wielu graczy. Wyzwania te rozgrywamy podobnie jak misje dla jednej osoby. Do wykonania mamy szereg zadań. Nadal zajmujemy monumenty i obeliski, a potem przyzywamy jednostki. Ale co jakiś czas dochodzimy do miejsca, w którym scenariusz przewiduje epicką bitwę. Może być to horda potworów, albo jakiś boss twardy jak skała. Tak czy inaczej, bez wspierającego nas kumpla nie mamy szans na wykonanie zadania. Breaking time! Sun elves! Fire! Battleforge ma dość specyficzną oprawę graficzną. Z jednej strony jest ona dość prosta i daleko jej do złożoności i technicznego wysublimowania Empire Total War czy Dawn of War 2. Ale w prostocie siła. Stylistyka gry jest konsekwentna i raczej nie może się nie podobać. Kolorowe otoczenie, śliczne animowane jednostki i zadziwiająca płynność animacji uzupełniane są zestawem rewelacyjnych efektów specjalnych. Odpalanie potężnych czarów to prawdziwa przyjemność. Nie da się ukryć, że w trakcie bitwy trzeba się wykazać niemałym refleksem, bo szybko starcie zamienia się w chaotyczną masę splątanych odnóży, ale nie jest to bezsensowna siekanina. Pozorna prostota zasad, na przykład brak jakichkolwiek formacji czy jakiegoś systemu osłon, sprawia, że w Battleforge gra się troszkę jak w turboszachy połączone z pokerem, wprowadzając do walki kluczowe oddziały w kluczowych momentach i zagrywając asy wtedy, gdy przeciwnik się ich zupełnie nie spodziewa. Battleforge to z pewnością jedna z bardziej oryginalnych strategii czasu rzeczywistego, jakie powstały, choć jej RTS-owy moduł nie jest przecież tak daleki od znanego schematu. Wprowadza do gatunku powiew świeżości, jakiego nie czuliśmy od dawna. Pomysł na połączenie rozgrywki z karcianką i całą związaną z nią kulturą sprawdza się niemal doskonale. Jeśli autorzy będą wspierać grę, wydając dodatki z nowymi kartami, to będzie to murowany hit. Move on.